pokoju. Teraz wyszło, to mi powiedzieć. I całą okolicę pobrali. Cały mój pokój. Nie mogą zaśpiewać. Thank you.
kulturę na gitarę.
lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito.
Jeremy Bruno, a na rozgrywkę!
mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Y veteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Dice, ay, 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 mi morena de mi corazón. Échale. El sol, el mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas aguardientes, lo mejor. También el tequila blanco con su sal de sabor. Ay, 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 mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas aguardientes, lo mejor. También el tequila blanco con su sal en la sala. Dice, ay, 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 mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi morena de mi corazón. Dice, dice, gracias. Zespół pieśni i tańca Wichlewianka. Nie wiem, czy możemy wspólnie to, Wojtku, zapowiedzieć, bo to twój zespół. Jak to zrobimy? Znaczy się nie, to jest za duże słowo, to nie jest mój zespół, to jest zespół, którego jestem członkiem. Dobrze, to teraz po kolei. Lider i choreograf? Pani Ilona Osińska. Dyrektor muzyczny? No Krzysiu, no, Krzysiu Tura. Rok założenia? Z tego, co jest napisane, 74, choć tak naprawdę to nasze babcie zaczęły 2 lata wcześniej. Babcie i ty. Nie, ja się załapałem tylko później. Kochani, zespół koncertował na festiwalach w kraju, ale również w całej Europie i na Bliskim Wschodzie. Grupa liczy około, Maciek, cię sprawdzam, 108 osób. No, dobrze, dobrze. Są wizytówką nie tylko gminy Babianice, ale także całego naszego województwa. Są honorowym gospodarzem festiwalu, a z zespołu wyszedł właśnie pomysł na jego organizację. Całą barwną oprawę artystyczną i estetykę wydarzenia zawdzięczamy właśnie wam, tych wielce, za co wam pięknie dziękujemy za całe 5 dni. A to jeszcze nie jest koniec, jeszcze się nie żegnamy z państwem. Oczywiście, nie żegnamy się. Tylko tak, pytasz mnie i pytasz, cały czas mnie pytasz. A powiedz mi, jako gospodarz cię pytam, powiedz mi, dlaczego Wichlewianka występuje jako ostatnia? Jako gwiazda wieczoru? Czy przed grande finale, jeśli chodzi o Francję? Nie, bo tak jest przyjęte na festiwalach, że gospodarz kończy. Tylko żebyście dobrze skończyli, bo wiesz, co mówią o tym, co kończy? Powiem tak, nie boję się. Zaczęli dobrze, to i dobrze skończy. Wichlewianka, wielkie brawa! Thank you.
ona. Przed kuźnią, za kuźnią, Panie Boże, odpuść nam. Przed kuźnią, za kuźnią, Panie Boże, odpuść nam. Komora!
od chłopaka mnie odciła.
tanecznym, pięknym krokiem powoli, powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze na koniec hymn. Jest taka tradycja, że każda impreza ma opracowaną jakąś melodię, która ma go promować, która ma przypominać, że coś takiego było. I mając nadzieję, że w następne lata również coś takiego zostanie zorganizowane, ta piosenka pójdzie już z tym festiwalem na zawsze. I pójdzie w świat, bo to jest festiwal międzynarodowy. Więc po kolei, drodzy Państwo, zapraszamy na scenę, a Wy oczywiście możecie podziękować im za dzisiejsze występy gromkimi brawami kapelę. No oczywiście nasza już jest, zespołu polskiego. Meksyk, Bułgaria, Ukraina i Polska. Za chwilę również przedstawiciele, no można być liderzy, w zespołach folkowych liderzy są? Pewnie tak, no zawsze tak to się dzieje, że ktoś ciągnie, ktoś pcha, ktoś na tym wózku jedzie, wiecie? To my dzisiaj pojechaliśmy na tym wózku, bardzo Wam ślicznie dziękujemy za to, że nas zabraliście w tę podróż, a to dopiero początek, przypominamy, że to pierwsza edycja. Za chwilę również swoją drogą, jak El Mariachi zagrają Polkę. Jestem bardzo tego ciekawa. Dobrze, zostawiamy Państwa z hymnem, a za moment jeszcze wielkie pożegnanie.
serdecznie, bardzo pięknie. Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym artystom, Bychlewiance, Szychom, artystom z Meksyku, z Bułgarii i z Ukrainy. Serdecznie wam dziękujemy. Przepiękny dzień. Bardzo miłe popołudnie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy państwa gościć. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować, bo nic się nie dzieje bez przyczyny. Chciałbym podziękować panu marszałkowi województwa łódzkiego, Witoldowi Stępniowi, panu staroście Krzysztofowi Haburze, panu prezydentowi miasta Pabianic, Grzegorzowi Mackiewiczowi, panu wójtowi Henrykowi Gajdzie, gmina Pabianice. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili, szczególnie Bychlewiance, bo bez Bychlewianki pewnie byśmy się tutaj nie spotkali. Nie będę państwa wtajemniczał w pewne sprawy, ale dzięki Bychlewiance bardzo wam serdecznie dziękujemy. I oczywiście jestem za przyszłym roku. Bardzo dziękujemy. Kwiaty oczywiście dla wszystkich naszych gości na ręce reprezentantów zespołu. My dziękujemy, że byli państwo z nami, a przy okazji o widzę księdza. Dziękujemy za pogodę. Bóg zapłać. Rozumiem, że to przy okazji odpustu, ale bardzo dziękujemy. I prosimy o jeszcze. Drodzy państwo, wracajcie bezpiecznie do domów. Trzymajcie kciuki za Portugalię, za Francję, za kogo tam uważacie. Wszystkiego dobrego i widzimy się, tak jak tutaj wspomniał pan wójt, mamy nadzieję, za rok podczas drugiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Opolka, a już dziś zapraszamy z organizatorami wspólnie na dożynki, które jak zawsze w ostatni weekend sierpnia. Wszystkiego dobrego, dobranoc, dziękujemy wam! Gracias, amigos. Hola.